Chcę wam powiedzieć, że z ogromną uwagą słuchałem dzisiaj słowa, które daje nam Kościół. Ale słuchając też tego słowa, myślałem o was. Przyglądałem się każdemu z was i myślałem, jak bardzo mocno nas to słowo dzisiaj skrutuje. Jak to słowo daje nam poznać kondycję, w której się znajdujemy. Ta kondycja jest taka, że jesteśmy bardzo biedni. I może dobrze, że na początku Wielkiego Postu Kościół nam pozwala w tym duchu czytać to słowo, czy wejść w tego ducha. Przepięknie śpiewaliście ten psalm. Zmiłuj się, Boże, bo jesteśmy grzeszni. Jak chcecie wejść w doświadczenie Wielkiego Postu, jak chcecie wejść dobrze w Paschę, to trzeba wejść zaczynając od tego doświadczenia. Zmiłuj się, bo jesteśmy grzeszni. Ale my dzisiaj jesteśmy kochani biedni z innego powodu, pokazuje nam słowo. Bo słowo nam pokazuje, że my jesteśmy biedni, dlatego że jesteśmy kuszeni. Słowo, wydawać by się mogło, klucz to jest to słowo dzisiaj, to jest pokusa. Pięknie nam Słowo Boże pokazuje kondycję, w której się znajdujemy. Żeby zrozumieć głębiej, chciałbym was dzisiaj zaprosić na moment na pustynię. Wyobraźnią serca. Możecie zamknąć sobie oczy, żeby znaleźć się na pustyni, bo pustynia to jest nasze życie. Odłóżmy na chwilę te wszystkie pobożnościowe obrazy pustyni, na której Pan Bóg mówi do oblubienicy, na której jest życie. Na chwilę odłóżmy, zobaczmy, jaka jest sytuacja dzisiaj w Słowie Bożym. Jak nam Słowo Boże dzisiaj pokazuje pustynię. Po pierwsze, pustynia jest przeciwieństwem ogrodu, w którym Pan Bóg postawił pierwszych ludzi. Kochani, zostaliśmy stworzeni do tego, żeby żyć w pełni. Zostaliśmy stworzeni do tego, żeby żyć w relacji z Panem Bogiem. To znaczy, pierwsi rodzice byli w takiej sytuacji, że chodzili w obecności Pana Boga. To znaczy, żyli w pełni pokoju. Mieli w sobie ogromną radość. Do tego jesteśmy powołani. Jesteśmy powołani do pełni życia. Jesteśmy powołani do komunii, do wspólnoty z Bogiem. I to tak niewyobrażalnej, która rodzi największy, najgłębszy pokój w sercu człowieka. I teraz popatrzcie, ten pokój bierze się z jednej rzeczy, że jestem kochany. Bo Pan Bóg, kiedy stwarzał, to wciąż myślał o tobie. I kiedy stwarzał te najmniejsze rzeczy, po te największe. Kiedy stwarzał te wszystkie rzeczy, o których może dzisiaj zapominamy, po te wielkie, które nas zachwycają, myślał o tobie. Wszystko dał z miłości. Widział, że wszystko było dobre. I zaprosił nas do tego, byśmy współtworzyli ten świat. Bo taki jest Pan Bóg. Ale jest ktoś, kto jest zazdrosny. Jest przeciwnik, jest diabeł, który nie może znieść, że Pan Bóg może kochać ciebie miłością większą,
Rozumiesz? Że Tobie Pan Bóg stworzył świat, że dał Ci w Twoje ręce, że pozwolił Cię nazywać stworzenia, że zaprosił Cię do aktu stwórczego. Diabeł nie może tego znieść i dlatego od początku przychodzi do pierwszych rodziców, żeby ich kusić. Na czym polega pokusa? Pokusa polega na tym, że przychodzi diabeł i widzi rzeczywistość, w której się znajdujesz. I diabeł mówi prawdę. Diabeł, kiedy się objawia, nie pokazuje się takim, jakim jest. Nie pokazuje ci konsekwencji twojego wyboru, ale pokazuje ci rzeczywistość, do której cię zaprasza, jako coś niesamowicie pięknego. Coś, co naprawdę da ci poczucie wolności. Przychodzi diabeł do Ewy i mówi tak: czy to prawda, że Pan Bóg zabronił wam jeść ze wszystkich drzew tego ogrodu? Co robi diabeł? Diabeł widzi rzeczywistość i podaje Ewie. Żyją w ogrodzie. I gdzieś jest jakiś zakaz, bo Pan Bóg powiedział: możecie jeść z wszystkich drzew tego ogrodu, ale z tego jednego nie ruszajcie, bo jak dotkniecie, to umrzecie. Co robi diabeł? Interpretuje i domiesza, czy dodaje cień nieprawdy. Ojciec kłamstwa dodaje kłamstwo. I mówi już nie jedno, ale o wszystkich drzewach. Popatrzcie, jak umiejętnie diabeł potrafi postawić pytanie. Interpretuje naszą rzeczywistość i stawia pytania. Interpretuje twoją rzeczywistość, że masz chorobę i to jest prawda. I przychodzi i mówi tak: widzisz, to jest twoja choroba. Czy to prawda, że Bóg jest dobry? Przychodzi i zastaje w twoim domu może wyziębłą miłość, a może twoje trudne relacje w pracy, a może twoje trudne relacje z rówieśnikami i mówi tak: zobacz, to jest twoja historia życia. Mówisz: tak, to jest moja historia życia. Czy to prawda, że Pan, rozumiesz? Jesteśmy, kochani, bardzo biedni, bo diabeł miesza prawdę z nieprawdą bardzo w białych rękawiczkach. Gdzie się rozpoczyna problem? Problem polega na tym, kochani, że Ewa zaczyna z nim rozmawiać. Ja was błagam, kochani. Jak chcecie zwyciężyć z pokusą, nie rozmawiajcie. Najgorsze, co możemy wejść, to wejść w dialog z diabłem. Ale ojcze, ja tak troszeczkę tylko podialoguję, troszkę mu przytrę nosa, troszkę mu opowiem, bo ja mam siłę. Jak myślisz, że przytrzesz nosa diabłu, to się bardzo mylisz. Popatrzcie, Ewa, co chciała robić Ewa? Ewa chciała ratować sytuację i mówi tak: nie, to nie jest prawda. Bo ze wszystkich drzew tego ogrodu możemy jeść, ale z tego jednego, co ona robi? Ona mówi prawdę. Ale już jest pozamiatane. Bo problem jest w tym, że ona weszła z nim w dialog. Rozumiecie, że diabeł tak konstruuje pewne wypowiedzi, tak interpretuje twoje życie, byś wszedł z nim w dialog. I my wiemy, jak ta historia się kończy. Oni tracą raj, oni tracą relacje z Panem Bogiem i muszą iść na pustynię. I idą na pustynię. Kochani, to jest, myślę, bardzo ważna dla nas lekcja, bo my, myślę, czujemy dzisiaj też, w sercu nosimy te rany tego pierwszego nieposłuszeństwa, tego pierwszego, może inaczej, wejścia właśnie w dialog z diabłem. To jest rana grzechu pierworodnego. My mamy problemy z tym, żeby rozróżnić, co jest dobre, co nie jest dobre. Popatrzcie, jest taka sytuacja. Przychodzi mąż do domu,
ma piękną żonę, ma czwórkę dzieci. I przychodzi do domu po pracy. W pracy miał koleżankę bardzo sympatyczną, która mu naparzyła kawy, która się do niego uśmiechała. Te 3-4 godziny przecież można. Ale on wraca do domu i zastaje żonę, która się czepiła drobniutkiej rzeczy. I z tej drobniutkiej rzeczy urasta wielka awantura. I on sobie myśli tak, już nie widzi tej pięknej żony, nie widzi tych dzieci. I myśli sobie tak, przecież wszystkie są lepsze niż ta. A już jak sobie przypomni o tej w pracy, rozumiesz, to jest logika diabła. Jak zaczynasz z nim rozmawiać, jak nie ucinasz w pewnym momencie, i to jest wynikiem tego, że nosimy w sobie to zranienie, nam jest bardzo ciężko odróżnić. Ja dzisiaj patrzyłem na was raz z miłością, ale jednocześnie z takim wielkim poczuciem, jak bardzo jesteśmy biedni. Jak bardzo dzisiaj diabeł robi zamęt w naszym życiu. Jak bardzo jesteśmy dzisiaj kuszeni. Nie tylko wy, ale także i ja. Może ja w sposób szczególny. Kochani, na szczęście jest Pan Jezus. Co robi Pan Jezus w tej sytuacji? Bo to nie jest prawda, że my nie jesteśmy w stanie sobie poradzić z pokusami, ani z grzechem. Co robi Pan Jezus? Pan Jezus, jak słuchamy dobrze tego słowa, jest rzucony przez ducha na pustynię. Dlaczego poszedł na pustynię? Dlatego, że wie, że tam znajdzie człowieka. Bóg nie może być tam, gdzie ciebie nie ma. Jeżeli popełniłeś w życiu grzech, jeżeli nie jesteś w stanie poradzić sobie z pokusami, jeśli jesteś ciągle kuszony, pamiętaj, że Bóg jest obok ciebie. Pan Bóg widział wszystkie momenty, w którym ja, ksiądz Łukasz, był kuszony, w którym byłem całkowicie bezradny na pustyni mojego życia, gdzie już nie było, gdzie pozostawało tylko ciągłe pragnienie wody, wody Boga żywego. Gdzie smutek, gdzie trudność, gdzie ciemność coraz bardziej zasłaniały moje oczy. Pan Bóg przyszedł właśnie do tego miejsca. Bóg Ojciec w dialogu wewnętrznym Trójcy powiedział: o Synku, w mocy Ducha Świętego, idź tam, bo tam leży ten nieboraczek, ksiądz Łukasz. Bo nie jest w stanie wrócić sam, weź go za rękę i wyprowadź, pokaż jak wyjść. Pan Bóg jest bardzo czuły. Pan Bóg jest bardzo współczujący. Pan Bóg zna twoje limity. Pan Bóg wie o wszystkich twoich problemach, ciemnościach, cierpieniach. Dlatego Jezus tam idzie. I co robi Pan Jezus? Pan Jezus robi jedną przepiękną rzecz. Popatrzcie, jak diabeł jest okrutny, zaczyna też kusić Pana Jezusa w ten sam sposób. Jest ciągle to jedno pytanie, czy to prawda, że Bóg jest dobry? Warto się przyjrzeć tym trzem pokusom. My myślimy sobie, tam jest pokusa czego? Chleba, jakiejś cudowności, jakiejś władzy. Ale tam naprawdę nie ma trzech pokus. Tam jest jedna pokusa. Tam jest jedna pokusa, bo ciągle powtarza się jedno pytanie. Jeśli jesteś Synem Boga, rozumiesz? Bo tu nie chodzi w pokusie o to, że jesteś troszkę głodny i trzeba zaspokoić swój głód. Co to za pokusa dla diabła? Tu nie idzie o to, że ty mógłbyś coś pokazać światu, ale że nie masz talentu, to nie możesz. No co to jest za pokusa? Diabeł tak konstruuje pokusę, żeby prędzej czy później doprowadzić cię do pytania. Jeśli jesteś Synem Bożym, to znaczy postawić w tobie ciebie wątpliwości, że Bóg jest Ojcem. Że Bóg jest Bogiem dobrym. Bo jeśli w twoim życiu nie układa się tak, jakbyś chciał, to może lepiej wziąć sprawy w swoje ręce. Tam jest ciągle ta sama jedna pokusa, która uderza ostatecznie w Ojca, w Boga, który jest Ojcem. Diabłu na tym zależy. Jeśli jesteś Synem Bożym. Co robi Pan Jezus? A Pan Jezus nie odpowiada.
Mogłoby się wydawać, że Pan Jezus nie dialoguje z diabłem, ale Pan Jezus nie odpowiada na argumenty diabła. Pan Jezus cytuje słowo Boga. Zdanie po zdaniu to jest cytowane słowo. Jak szukacie broni na pokusę, to jest słowo Boga. Bierzcie Biblię do ręki. Papież Franciszek mówi, zamiast telefonu, w Wielkim Poście, bierzcie Biblię do ręki. Bo to jest sposób nie rozmawiać, nie odpowiadać, nie słuchać. Co mówi diabeł Panu Jezusowi? Zobacz, teraz cierpisz głód. Jeśli Bóg byłby twoim ojcem, to byś nie cierpiał. Aha, to weź sprawy w swoje ręce. A teraz podstawcie wszystkie swoje rzeczy właśnie pod tę pokusę. Pasuje każda jedna. Przychodzisz do domu, jest awantura, myślisz sobie, aha, gdyby nie ta żona, to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Przychodzi choroba, przychodzi cierpienie, myślisz sobie, aha, gdyby Bóg był dobry, to trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. To ja się odwrócę, to ja odejdę od Pana. A co mówi Pan Jezus, cytując Słowo Boże? Mówi, to co jest dla mnie najistotniejsze, największe, to jest posłuszeństwo. To jest wola Ojca. To jest miłość Ojca, którą przyjmuję. Ja nie chcę niczego innego. W tym się odnajduję. Jedna pokusa, druga pokusa, trzecia pokusa, diabeł ucieka. Nie ma mocnych. Musi odejść. Musi odstąpić. Kochani, Pan Jezus nas tego uczy. Jesteśmy zaproszeni do tego w Wielkim Poście, byśmy nie dali się kupić Jego myśli, byśmy nie pozwolili wpuścić ani jednej kropli kwasu, którym zakwasić chce cały nasz organizm, całą naszą duszę. Abyśmy słuchali Słowa Bożego, bo im bardziej słuchamy Bożego Słowa, tym bardziej mamy w sobie dar rozeznania, tym bardziej stajemy się Boży, tym bardziej trudno jest diabłu nas powalić na ziemię. Tym bardziej stajemy się oporni. Nie lękajcie się, że coś się nie uda, że raz się nie uda, że drugi raz, że setny, tysięczny raz się nie udało. Jest Ojciec, który cię kocha, wracaj. Nie daj się diabłu, że nie zasługujesz na miłość. Że najprościej to wykreślić słowo ojciec z dziennika, ze twojego słownika. Wróć do Ojca. To jest klucz. Chcę wam życzyć tego, kochani, byście na początku tego Wielkiego Postu stali się ludźmi słowa. Stali się ludźmi zakochanymi w słowie. Bo słowo otwiera w nas po raz kolejny to, co wracamy do początku, czyli otwiera w nas pragnienie, ale powrotu do Boga, który jest Ojcem. Sprawia w nas to, że wierzymy, że to, co Pan Bóg daje w naszym życiu, te wszystkie wydarzenia, że one są dobre. Prosimy dzisiaj Pana Boga, żeby nam pomógł rozumieć nasze życie, naszą historię, a naszą Matkę Najświętszą. Prosimy, aby otoczyła w sposób szczególny nas w tym Wielkim Poście. Aby chroniła w nas, tak jak ona przyjęła Słowo Boże i wydała na świat, a potem ono owocowało, abyśmy i my, przyjąwszy to Słowo na początku Wielkiego Postu, potem to Słowo wydali wraz z Paschą, by ono coraz bardziej owocowało w naszym życiu i byśmy stawali się jeszcze bardziej podobni Bogu, jeszcze bardziej, by z nas był wydobyty jeszcze bardziej obraz i podobieństwo Pana Boga, czego z całego serca wam życzę. Powracajmy do raju, nie bójmy się. Raj nie został utracony. Nie jest za późno.